Zaraz, ludzie! Nie powinnam krzyczeć. Dobra, zaraz. Dlaczego jest tak cicho? Czyżby się gra trochę wyciszyła sama z siebie? Ponieważ szła pierwsza piosenka i było głośno w chuj. Dobra, lecimy. Większość Nordów ze Skrajem zakłada, że smoki są jedną legendą aż do teraz. Jedynie legendą. Nie umiem czytać. Dobra, poprawiłam ustawienia dźwięku w grze. Znaczy w panelu sterowania. Lidia, plecaku mój, gdzie jesteś? Potrzebuję cię teraz. Chcę z babą porozmawiać. Aby było zabawnie, gdybym tak prowadziła cały let's play, nie? W sumie... Lidia! Jej! Nie wiem, czy to ma większy sens. Porozmawiaj ze mną. Wciąż tu jestem. Tak, super. Ty przodem, ja za tobą. No, dobra. Teraz, skoro mamy wszystkie dźwięki ustawione, już będziemy normalnie słyszeć, możemy lecieć do przodu. W ogóle... Tak sobie pomyślałam, że strasznie mnie irytuje, jak oglądam jakiegoś let's playera i z jednego odcinka na następny... Wiecie, w ostatnim odcinku... O. Że wiecie, w jednym odcinku Zagrajmer mówi, że zrobi jedno, a w kolejnym odcinku robi całkowicie co innego. I to mnie strasznie irytuje. I właśnie sobie uświadomiłam, że w poprzednim odcinku zrobiłam to, dokładnie to samo. Zabierzemy im cały alkohol. Tu jest pies. Psie mięso zabiorę. Może mi się przyda. W sumie pasowałoby, tak sobie właśnie myślę i to właśnie zrobię, pasowałoby skradanie się. Kowalstwo, dzięki pancerzu, pokrywaniu, broń dwuręczną, broń jednoręczną, rusznictwo, lekki pancerz... Skradanie! Skradanie, kurwa, mówię! Kurwa! Skradanie. Niewykrywalność. Gdy się skradasz, o 25% trudniej cię wykryć. Tak. Tu sobie dodamy. Wymaga 40. Z tego już zebrałam. Będziemy się... Będziemy się... broń. Jakie mam? Orkowe i krasnoludzkie. To trzeba będzie pamiętać, że później po tych 17 strzałach zmienić na orkowe strzały. No widz, już tu jest jakaś pułapka? Nie. No i poza tym, że w ostatnim odcinku zrobiłam tak, że powiedziałam jedno, zrobiłam drugie, nic to nie zmienia. Puste beczki. Tu coś jest, ale pewnie jakaś kapusta, a nie marchewka. No widz już. No i super. Otworzyliśmy z łatwością zamek. Ametyst, mniejsza mikstura i złoto. Super. Lecimy dalej. Tutaj. F4. Należy zapisać. To jest jakieś drewno. Tam jakiś ziom coś tam śpiewa. Więc idziemy, idziemy. Idziemy sobie powolutku i po cichutku. Okay, tu jest jakaś pułapka. Potrzebuję skumy. Co to było? Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Pewnie się złapał swoją własną pułapkę. Jestem... Czas zakończyć tę zabawę. Myślisz, że mnie pokonasz? Okej. To może się okazać trudniejsze niż myślałam. Twoja broń zużyła całą moc, jakby naładować... Aha, dobra. Ta lodowa, tak? Właściwie oręż ta na białej grani i okuta żelazem tarcza. Okej. Jak mnie zabił? No kurwa! Dobra, robimy tak. Lidia, zaczekaj tutaj. Ty tam masz czekać, a ja ich po cichutku rozwalę.
Postaramy się zrobić coś na zasadzie tego, co zrobiliśmy. Zabij jego, jeśli jeszcze raz to się do mnie odezwie, to padnę go we śnie. Ale pokazuję mu mięsiwo. Okej, a tamten nie zauważył, tak? No, F5. Zrobimy to trochę ciszej. Lidia. Lidia, tu jesteś. Wciąż tu jestem. Zaczekaj tutaj. Jak sobie życzysz, Tanie. No. Chcę to zrobić po cichu i tak. I nie zginąć przy tym. To by było dobre rozwiązanie dla mnie. Potrzebuję skumy. Importowanej. Już ostatni raz. Okej. Tutaj. Ten nie żyje. I się cofamy, cofamy się. Po cichutku się cofamy tutaj. On nie powinien nas tu wykryć. My zaraz powinniśmy zniknąć. No. W ukryciu. Okej. On się teraz cofnął. Czekamy, aż wróci na swoje stanowisko. Żem go kurwa ustrzeliła? Co to było? Strzała. Tutaj powinnam być bezpieczna. Nie widzę strzałki. W ukryciu, no, trochę. Teraz sobie poczekamy, aż usiądzie. No właśnie. Czy ona strzeliła w lewo, czy mi się wydaje? Skradanie się wzrasta. No przynajmniej tyle, nie? Dobra, on się tam coś rusza. Okej, w ukryciu. Dobra, możemy się cofać. Się zastanawiam, czy nie przełączyć na orkowe. Ile to ma? To ma 10. Krasnoludzkich bym użyła przez chwilę. Zobaczyć, jak one w ogóle zadziałają. Mogłem się domyślać, że kłamała. Mówiła, że na mnie poczeka. Ale one nigdy nie czekały. No. Znowu strzeliła w lewo! Widzieliście to? Niecelna w chuj. Czy... Mam włączony jakiś mod na uwierzytelnienie tego, że nie umiem strzelać. No, chyba tak. Bo strzela trochę w lewo. Ściąga w lewo. Stój! Kurwa! Kazałam ci czekać, tak? Cofnij się, cofnij się, cofnij się. Lidia, chodź ze mną. Jak sobie życzysz, Tanie. Będę cię chronić własnym życiem. No tak, tak, tak. Chodź za mną. Tutaj masz stać. Tutaj masz stanąć. Stamtąd przyszłam. Jestem tuż za tobą. Jak sobie życzysz. Masz tu kurwa czekać. Masz tu stać i się stąd kurwa nie ruszać. F4. Podejrzewam, że inaczej jak w pocichu byśmy tego nie mogli zrobić. To znaczy musiałabym się niby... No kurwa, znowu ściągnął w lewo, ja pierdolę, co to ma kurwa znaczyć, no! To mnie denerwuje, naprawdę. Nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale to mnie kurwa wkurwia. Jeśli to jest z powodu modów, to ja kurwa wszystkie zaraz wyłączę. Na serio. Teraz go kurwa trafiłam. Ja pierdolę. Trzeba się jeszcze trochę cofnąć. W ukryciu. No, najwyraźniej ci coś tam płata figla. F4. Może być każdego.
Trzeba celować niżej i bardziej w prawo. No. Niestety. Kurwa, strzały go trafiają, a on nie wie, czy ktoś tam jest, no. Kminicie to? Skradanie się. Przynajmniej sobie skradanie podniosę. Kryciu. Trzeba ogarnąć, gdzie on dochodzi. On chyba nie dochodzi nawet tutaj. F4. Potrzebuję skumy importowanej. Okej. Jeszcze dwie strzały i możemy się na niego rzucić z nożem. Sprawdźmy. Chyba jednak trochę bardziej wychodzi. No. W ukryciu. Teraz się powinien cofnąć. Tylko nie wiem, czy on wraca, czy biegnie. A ja się boję jakoś tak dokładniej sprawdzić. Może tym razem zdołam spłacić nagrodę za moją głowę. Tak. Trafiony. To chyba na serio z powodu tych. Z powodu modów. Bo jak mam na środku kropkę, to tak po lewej, bliżej końca jest środek strzału. Więc nie wiem, może usunę połowę modów. Okej, okay, on teraz pewnie wrócił już na swoje miejsce. Mam taką nadzieję. No. F4. W sumie. Wyjdź. I super. Wykonano zadanie. O, Boże. Dobra. Najpierw broń. Ta nie jest naładowana, tak? Tę naładuj. Pospolity klejnot. Niech będzie w pełni naładowany. Schowaj broń. Zabierzemy mu te tarcze i to wszystko. On ma ciężki pancerz. Ciężkiego nie chce. Ten topór mu zabiorę, bo jest dość, dość fajny i kostur błyskawic. Schowaj broń. Przyszedł ciebie. Pułapki. Dobra, tu są jakieś grzyby. Tu są znowu pułapki, tu są znowu grzyby. Co tu jest? Jakiś miód, jakieś mięso, kapusty. Tu był ten ziom, co żem w niego strzeliła. Nie miał nic ciekawego. Mikstura kondycji. Aha, on ma skrzynić. Paczko. Proszę, użyj. Mogę coś zrobić na nim? Garnki pozwalają ci gotować jedzenie, które przywróci ci zdrowie, zapewne inne w tym czasie. Pożywienie. Mogę coś? Aha, bo to trzeba jakieś... Kurwa, wszystko. Każdy rodzaj jedzenia, nie? Tu jest pułapka, którą się sam uaktywnił. Latarnia Meridy. Stalowa zbroja, mapa dla skarbu, pospolity klejnot, dusz, złoto. A to jest dwuręczny. Nowa dłoń dotyka mej latarni. Ojej! Słuchaj, nadstaw uszu i ugnij się przed moją wolą. Plugawa ciemność wlała się do mojej świątyni. Ciemność, którą musisz zniszczyć. Dlaczego ja? Bo dotknęłam latarni. Zanieś moją latarnię z powrotem na górę Kilkret. A ja uczynię cię instrumentem mego oczyszczającego światła. Aha, wiem. I dostaniemy miecz z czymś tam. Rozpoczęty przedświt. No, dostaniemy przedświt właśnie. Czyli miecz z jakimś śmiesznym zaklęciem. Przedświt. Okej. Okay. A pokaż mi tę mapę skarbu. Księgi. Mapa skarbu. Nie ma kolejnych stron? No to nie, to spierdalaj. Dobra. Ogarniemy sobie ten prześwit, ale to też dopiero jak będziemy mieć Farkrasa. Ty, miałam...
Miałem zebrać strzały. Okej. Okay. Tu nad lewym jego ramieniem strzelałam. Przepuść mnie, kurwa gro. A! Świetnie, zaklinowałam się. Super. Beczka, wysiapka. Beczka. Kurwa zabawnie. Ej, wyjdź mi stąd. Wyjdź, 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 wyjdź. No, 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 no. Nie, kurwa. Ja pierdolę. F5. Kurde. A tak właśnie myślałam, że nie trafię. Wyjdź. Ja pierdolę, za połowę życia mi zabrał. No kurwa. Nowa dłoń dotyka mej latarni. Obczajmy sobie tę mapę i na szybko sobie dodam polity. Niech będzie. Słuchaj, nadstaw uszu i ugnij się przed moją wolą. Plugawa ciemność wlała się do mojej świątyni. Ciemność, którą musisz zniszczyć. Zanieś moją latarnię z powrotem na górę Kilkret. A ja uczynię cię instrumentem mego oczyszczającego światła. Miło z twojej strony. Tak to wszystko zbieram, ponieważ się zastanawiam, może będę teraz w stanie... Co to? Skradanie się! O, patrz. Zajebiście. Nie, weź tą książkę, weź. Zabierz ją. Może będę w stanie wykonać jakieś pożywienie. Wątpię, wyjdź. Pokaż. Nic! Wypierdoluj. I teraz to, co zrobimy. Broń. Strzały. Zwykłe stalowe strzały. No. Aha, miałem jeszcze jego przeszukać. No. I idziemy. F4, żebym się znowu jakoś głupio nie zaklinowała. Lidia. Jak sobie życzysz, tanie. Będę cię chronić własnym życiem. Zajebiście. Lecimy. Wracamy sobie do białej grani. Wow! Broń dwuręczna zadaje większe obrażenia niż jedna ręka, ale trudniej nią blokować. Kurde. Dlaczego takie fajne topory muszą być bronią dwuręczną, co? Dobra, teraz muszę wrócić do... Tu. Smocza przystań, tak. I pożegnamy się z Lidią i na dzisiaj to będzie tyle. W sumie ten poziom mistrzowski jest całkiem fajny. Ponieważ... Wciąż tu jestem. Czas by nasze drogi się rozeszły. Jeśli będziesz mnie potrzebować, będę... Ponieważ sprawia, że gra jest dużo ciekawsza. Twój kompan cię opuszcza, no. Okej. Okay. Jest środek nocy. Może się pójdziemy zdrzemnąć, to by był dobry pomysł. Biodro mnie swędzi. Ale tak, w tym miejscu podziękuję wam za uwagę. O, Far Cry. W tym miejscu podziękuję wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie!